Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Nos Kleopatry i Wąsy Borkowicza, czyli spotkań ze szczecińską, uniwersytecką historią i archeologią, cyklu realizowanego przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego oraz portal w Szczecinie. Moim dzisiejszym gościem jest pan profesor Jan Maria Piskorski. Pan ma profesora właściwie specjalnie w Szczecinie przedstawiać nie trzeba, dlatego że jest aktywny na wielu polach, dlatego że właściwie ciągnie się za nim sława jednego z najlepszych publicystów, człowieka, który istnieje w przestrzeni publicznej również jako, powiedzielibyśmy, z amerykańska historyk publiczny, ale to brzydkie określenie. Intelektualista. Pop historia. Pop historyk, tak. A więc człowiek, który też z niejednego pieca chleb jadł, dlatego że właściwie byłaby dużą trudnością zakwalifikowanie ciebie, a nie. Będziemy sobie mówić na ty. Ja jeszcze powiem za chwilę, jaka anegdota się z tym wszystkim wiąże. Myślę o tej kwalifikacji, dlatego że częstokroć mamy tutaj historyków, archeologów, to oni są przypisani do konkretnej epoki, natomiast z tobą jest o wiele trudniej, chociaż zaczynałeś od mediewistyki, aby przenieść się na grunt, który jest właściwie już takim gruntem globalnym. Ale do tego wszystkiego sobie za chwilę dojdziemy. Ta anegdota związana z mówieniem sobie na ty, to jest anegdota, która wiąże się z pierwszym seminarium, na który do ciebie przyszedłem. 97, 8 rok, dawno, dawno temu. I pierwsze, co nam powiedziałeś, mówmy sobie po imieniu, co było dla nas oczywiście szokujące i z tej rady nie skorzystaliśmy, ale to też było jakieś osobliwe i inne w stosunku do tego, co się spotykało wówczas na uniwersytecie. Ale można tu coś dodać, że już na kolejnych latach były z tym kłopoty. Wasz rok był jakby ostatni na ty, bo później po prostu ta różnica wieku już była tak duża, że stawało w gardle to ty i nie można było mówić po prostu, więc wolałem zrezygnować. No, wówczas to stawało w gardle, więc to dopiero po kilkunastu latach właściwie zaczęliśmy sobie mówić po imieniu. Ja nie chciałbym zacząć od właśnie tego, czego właściwie już zacząłem, czyli od próby sklasyfikowania ciebie. Historyk, pisarz, eseista, historiozof, a może intelektualista, może mędrzec, bo takie uzasadnienie też można by znaleźć chociażby w jednej z twoich ostatnich książek. Jak ty sam siebie kwalifikujesz? Która skóra jest dla ciebie najwygodniejsza w tej chwili? Strasznie trudne. Na pewno nie mędrzec, bo mędrzec to jest człowiek, który nawet jak pali się jego dom, to on zachowuje spokój. Ja nie umiem tego spokoju zachować w ten sposób, więc daleko mi do mędrca. Różne są definicje mędrca, ale jeśli nie będziemy tu podstawiać wiedzy, tylko właśnie mądrość, to jest właśnie ta szalona cierpliwość, wynikająca też z doświadczenia, z tego, że świat idzie swoją drogą, a my możemy patrzeć na zegarek bądź nie i nam się będzie wydawało, że te minuty coś tam zmienią, ale one zmieniają tak naprawdę tylko na chwileczkę, jeśli pilot rzuca bombę atomową. Ale to nierzadko, nieczęsto się zdarza na szczęście. Teraz tak, historyk, mam z tym swoje wątpliwości, co narastające. Ja bym widział siebie raczej jako takiego globalnego czy też totalnego humanistę, który wykorzystuje wszystkie możliwe dziedziny wiedzy, żeby dojść do właściwego źródła. Żeby te same pytania, bo jak przygotowywałem się troszeczkę do tej naszej rozmowy, to właściwie widzę, że ja te same pytania stawiam dziś, wczoraj i na początku swoich studiów prawie że. Tylko że odpowiedzi nawet nie tyle się zmieniają, choć też. Tylko są pogłębiane, no bo kiedyś szukałem ich w średniowieczu, potem we współczesności, a teraz właściwie szukam ich wszędzie. I doszło coś na pewno nowego, co tutaj mówisz,
Mianowicie, no to pisanie na wciągnięcie czytelnika, co wydaje mi się szalenie ważne, ale to w sam raz jest wspaniała tradycja historiografii polskiej, zapomniana w komunie po prostu, bo w komunie no, było trzeba według pewnego wzoru pisać. Chociaż też mamy dużo popularyzatorskich Naturalnie, że tak, wyjątki zawsze są, ale przeciętnie trzeba było pisać tak, żeby czytelnik nie rozumiał i wtedy znaczy, że jest dobrze, a może i cenzura wtedy też się nie wtrącała, bo jak nie rozumie, to nie trzeba mieć odwagi i tak dalej, i tak dalej. No więc dochodzi ten element pisania takiego, powiedzmy, no pisarskiego, beletrystycznego. Ale tak naprawdę ideałem moim to nie jest... Ja teraz też wydaję opowiadania, nie? Zresztą wydawałem już je, tylko że nie w całości, tylko poszczególne tam w Odrze bywały gdzieś, nie? Ale najchętniej bym to w jedną miednicę wszystko zlał, wymieszał i żeby z tego coś powstało, no i klęskę ponoszę, bo życie się zbliża ku końcowi, a ja mieszam w tej miejsce, a nie wychodzi to, co bym chciał. A ten esej o Jezusie, o którym jeszcze będziemy rozmawiać, to nie jest jakaś taka kwintesencja tego, co chciałbyś uzyskać? Nie potrafię powiedzieć, o tak, ale nie jest to chyba jeszcze to, dlatego że wielu jednak czytelników współczesnych, dla wielu czytelników współczesnych on może być za trudny. A cała sztuka to jest pisać w różnych płaszczyznach. Tak, żeby każdy swoją warstwę zrozumiał. Tu nie jestem pewien, czy każdy zrozumie, ale też nie było to moim celem w tym wypadku. No dlatego, tak, bo jest to wprowadzenie do prac historycznych było, tak, nie było. Tak. Bardziej już może z tych esejów tutaj ten o transformacjach i migracjach, bo to rzeczywiście, my znamy na własnej skórze transformację ostatnią. A przecież transformacji i w Polsce, i w świecie była cała masa, więc porównanie ich aż się prosi i to takie bez mówienia, co kto źle zrobił i tak dalej, bo to nie, na pewno źle się coś zrobiło, ale na przykład porównanie czasów kazimierzowskich, myślę Kazimierza Wielkiego z czasami Mazowieckiego i Balcerowicza, wychodzi kapitalnie, naprawdę, to znaczy Kazimierz był na pewno o wiele lepszy niż ci dwaj kolejni. A mówisz, że nie oceniasz. Myślę, że historyk zawsze trochę ocenia, natomiast nie dezawuuje, nie przeklina, nie? On wskazuje co najwyżej na to, że ten zrobił gorzej, ten zrobił lepiej, na tym porównanie polega i gdzie tkwią błędy, bo to musi zawsze być ten argument bardzo ważny. No, w wypadku Kazimierza dla mnie jest Wielkiego, którego gdzieś tam, no może nie bezpośrednio, ale zestawiam w tym, to Kazimierz Wielki dbał o to, żeby społeczeństwo w transformacji, myślę, że o wiele trudniejszej niż nasza ostatnia, żeby dolne warstwy średnie, na których się opiera państwo, nie przegrały. I zawsze musi być w transformacji więcej tych, którym się powodzi, od tych, którzy spadają. Myśmy wyprodukowali w tym czasie zbyt wielu tych, co spadali, a za mało tych, co się podnoszą. I to jest dzisiaj świetnie opracowane, myślę głównie przez anglosaskich historyków, angielskich, amerykańskich, ale nikt jakby tego w Polsce nie studiuje. No bo to wciąż temat polityczny, tak mi się zdaje, z tego to wynika. No tak, ale skoro oni przewidzieli i Orbana, i Prawo i Sprawiedliwość w roku 2000, powiedzmy, było to jednoznaczne dla nich. No że, tak, że jeśli musi porównamy to, liczby tak, no i oczywiście. Zobaczymy, jak wyglądają zjawiska. No to zjawiska. Jednak pokazuje, że siłę nauki, niezaangażowanej takiej nauki, która nie biega między politykami, tylko po prostu myśli. I na przykład stwierdzenie, myślę w tej chwili o głównie Christopherze Hanie, antropologu kulturowym, etnologu, który po różnych badaniach doszedł do wniosku, że no może jeszcze nie u nas, ale u nas też, ale na wschodzie już bardziej, na Ukrainie i tak dalej, że nasza transformacja
była, czasami gorsze skutki miała niż kolektywizacja, no to mówi samo za siebie. I oni to mówili w czasie, kiedy można było zwrotnicę przestawić przecież, nie? Co wynika dalej z takiego czegoś, na przykład z takich bieżących spraw, o czym znów w tym tomie o migracjach, transformacjach jest, to wydaje mi się, że bez pozytywnego programu nigdzie się niczego nie wygra. Jeśli Jezus wygrał, to nie dlatego, że był Bogiem przecież, choć nie wykluczam, że był, bo nie chcę się na ten temat wypowiadać, tylko dlatego, że miał wielki program równości ludzkiej, sprawiedliwości, to ten sam mniej więcej, który potem rewolucja wprowadziła, bo to są te same hasła zawsze powtarzające się, które musimy pewnie co pokolenie sobie przypominać. No i to jest też taki element, który z tych porównań wynika. To nie jest tak, że ja celowo to porównuję, mi to samo wychodzi. Przy czym nie szukam wcale tych podobieństw, bo tu mnie jednak zawsze Krzysztof Pomian kuł w bok, że porównanie polega nie na zestawianiu przypadkowych podobieństw, tylko na szukaniu różnic i dopiero wtedy zestawianiu ich. Ale podobieństwa też są ważne. One. No oczywiście, ale pod warunkiem, że się widzi różnice. Janie, w takim razie, skoro już mówimy o podejściu historiograficznym, to chciałbym zapytać ciebie o to, jak z takiego historyka klasycznego, jakim byłeś na początku, w latach 80., pisząc doktorat, właśnie przekształciłeś się w kogoś, kto podejmuje tematy w takim ujęciu porównawczym, szerokim, wnosi do tego również źródła, które są z punktu widzenia historycznego pisarstwa wciąż jeszcze odbierane jako nietypowe. Myślę tutaj chociażby o literaturze pięknej, którą bardzo często się posługujesz, żeby uzupełnić swoje analizy. Zresztą u ciebie jest dużo takich elementów, które zdradzają właśnie namysł typowo pisarski. Myślę o metaforze, o przenośniach, które bardzo często stosujesz. Z czego to się wzięło? Czy ten pierwszy moment, w którym byłeś historykiem klasycznym, to jest moment, w którym musiałeś zrobić stopnie i to tak wyglądało, że no inaczej nie można było? Czy był jakiś moment, w którym coś pojawiło się w twojej głowie, co powiedziało tobie? Oczywiście tu mówię w przenośni, teraz będę pisać tak. Nie mam żadnych zobowiązań uniwersyteckich, akademickich, będę robić swoje. Nie, to się działo przede wszystkim samo. To nie jest tak, że ja coś kształtowałem. Czytałem coraz więcej, jeździłem po świecie. To jest element szalenie ważny. Wydaje mi się, to co mój ojciec podkreślał zawsze, że zaraz po studiach trzeba wyjechać na 2-3 lata. No ja tego nie miałem. My jeszcze tego, nie wiem jak ty, ale chyba też jeszcze tego nie miałeś właśnie. I mówi się o tym, że to może stracone lata. Nic nie jest stracone. Jak człowiek zobaczy pół świata, innego świata, to dopiero wtedy docenia też ojczyznę. Dlatego, że ja wśród globtroterów, powiedzmy, podróżników, nie widziałem nacjonalistów, szowinistów, natomiast widzę ludzi, którzy bardzo często, widząc niedostatki miejsca, w którym mieszkają, bo trudno wtedy nie widzieć, jednocześnie kochają to miejsce. Ja nie wiem, ja wracając na przykład z Azji Południowo-Wschodniej, Indii, Indonezji, no do Europy, to zawsze czułem z jednej strony taką wielką przyjemność, z drugiej oczywiście od razu się rzucały w oczy różnice. Bo na pewno najwięcej tutaj na mnie oddziałała Azja, nie Ameryka powiedzmy, nie? Tylko właśnie Azja, która mnie zachwyciła swoim bogactwem, którego się nie spodziewałem w takiej skali. I co kraj inny. I także A nam się to wszystko zlewa, nie? Myślimy. To zlewa, tak. A jednocześnie jest, my mówimy tak dużo o naszej różnorodności, jedności, wielości, a oni żyją w tym. No, Indie są czymś takim, że właściwie się wydaje, że powinno się natychmiast rozpaść. I się nie rozpada. Różne religie, różne etnosy, 5 warstw autochtonów, wszystkie zachowują własną tożsamość i wszystkie się kłócą, kto z nich jest autochtonem. Albo na przykład, jeśli Sąd Najwyższy Indii
wyda wyrok w sprawie poszukiwania grobu Boga. Nie wiem, teraz nie pamiętam którego, ale gdy muzułmanie się kłócili strasznie z Hindusami, co jakiś czas się kłócą o jakąś świątynię, chodziło o to, czy ten Bóg jest w niej pochowany, więc szukano tego Boga. I zlecono to archeologom. I oni wyszli z tego obronną ręką. W jakiś sposób. Już teraz nie potrafię powiedzieć jak, ale tak, żeby się ludzie nie bili, nie? Więc gdzieś tam coś... Ale to trochę przypomina w Europie poszukiwanie miejsca, w którym urodzili się dani święci, prawda? No tak, tylko że święty ma ciało, a Bóg właściwie, zwłaszcza Bóg indyjski, nie ma ciała. To jest czysta dusza. I teraz jak duszę szukać? Oczywiście to nie jest tak, że my nie wiemy, jak duch wyglądał. Arystoteles twierdził, że duchy też mają ciało, tak. Nie? Więc... Ale no powiedzmy, dzisiaj współczesnemu człowiekowi znaleźć grób Boga jako takiego, niecielesnego, byłoby strasznie trudno. Co innego znaleźć Boga człowieka. To możemy szukać tak. Sobie, nie? To jest zupełnie inna sprawa. Rzecz teraz tak. Chciałem właściwie, to znam taki moment. Siedziałem w Kanadzie i... Rozmawiałem dużo z Indianami i 200 lat minęło od kolonizacji, a oni są kompletnie zagubieni we współczesnym społeczeństwie. Głównie w Edmonton to widziałem, w Toronto może mniej. I sobie wtedy zadałem pytania, mój Boże, ty myślisz, że ci Słowianie tutaj, czy Germanie, czy coś, to w 10 lat mieli się spolonizować, zgermanizować, a tu mamy 200 lat, 7 pokoleń. I oni nie umieją się znaleźć we współczesnym świecie. Chodzą nad tymi pięknymi rzekami, cudownie zielonymi i no najczęściej piją, no niestety. A pomoc idąca od państwa też im nie pomaga, no tak, bo jeszcze gorzej. Dość tak, absurdalna, tak, przy okasynach tak, i tak dalej. Tak, tak. A jednocześnie wyjścia nie ma, bo się ich pytałem. No przecież bizonów nie puścimy. Nie ma miejsca na bizony już dzisiaj. I wtedy zrozumiałem chyba, co znaczy takie źródło, które gdzieś tu przytaczam, jak hrabia Guncelin. Nie rozumiałem go wcześniej. Wydaje, to jest chyba XII czy XIII Irlandia. Wiek, tak? Irlandia. Nie, to jest pogranicze połapskie okay. Tutaj, słowiańskie. Hrabia Guncelin wydaje rozkaz, że Słowian, którzy nie potrafią jasno powiedzieć, jak idą po drogach, należy wieszać. No ale takich, którzy nie wiedzieli, bo świat im się cały rozwalił w przeciągu 10 czy 20 lat. I wcześniej sobie myślałem, że to tak oni się tam połączyli, wszystko pięknie grał. Nie zdawałem sobie sprawy, że do tego trzeba było terroru. To jest jedno. Dalej, że było tylu ludzi przegranych. I dopiero jak człowiek spojrzy na tych, którzy nie umieli się podporządkowywać. Jedni uciekali do Polski, no mamy takie źródła, Helmholtz zapisał, że drobne rycerstwo ucieka do Polski, ale Polacy ich łapali i sprzedawali. No więc praktycznie nie mieli wyjścia. I jak tu spojrzymy w ten sposób, i jak sobie zdamy sprawę, że między, nie wiem, początkiem kolonizacji i migracji niemieckiej na Pomorzu, a autentyczną realizacją, nazwijmy to, zniemczenia Pomorza, mija 300-400 lat, to dopiero widzimy, mój Boże, to są zupełnie inne procesy niż ja sobie w mojej głowie wyobrażałem i myślę, że to był ten element. Zacząłem wiedzieć więcej o średniowieczu, ale nic nie wiedziałem o XX wieku właściwie. Wcześniej nim się nie mogłem zajmować, właściwie no, XX wiek to petardy tak. Rzucać, nie? Funkcjonariuszy jakiegoś tam typu. No więc w ten sposób powstali wygnańcy, bo chciałem po prostu dojść do tej historii totalnej, tak? Czyli napisać na początek historię migracji ludzkich od Adama i Ewy, powiedzmy, do dzisiaj. No i właściwie cały czas, jak patrzę, to w jakiś sposób to realizuję. Literatura jest jakby, ja zawsze dużo czytałem.
Nigdy nie traktowałem jej wcześniej jako źródło, natomiast w pewnym momencie zorientowałem się, że czasami jeden wers w wierszu, czy jedno zdanie u Mickiewicza mówi więcej, niż historyk potrafi napisać w 2 tygodnie. Bo one jest tak przemyślane. Dopiero zrozumiałem to, co Wisława Szymborska mówiła, na czym polega pisanie wierszy. No leżę raz po raz, wstaję, zapisuję linijkę i znów się kładę. No i to jest coś, czego nam historykom wydaje się współczesnym bardzo brakuje, bo my jesteśmy zmuszani do tego, żeby tu punkt zdobyć, tam coś opublikować. Myślenia nie ma, a poeta zachowuje myślenie. Nie ma czasu na myślenie. Nie ma czasu na myślenie, oczywiście, że tak. Nie? A poeta zachowuje myślenie. I z tego się rodzą fenomenalne rzeczy. Tu czasami wydaje mi się, że niektórzy nie rozumieją do końca tej mojej literatury. Ale to nie tylko w Polsce, ale też w Niemczech, tak, prawda? Tak, tak. No w Anglii też był taki artykuł na ten temat, gdzie tam jest właśnie, że to się tak właściwie nie powinno, ale oni nie widzą, że właśnie wygnańcy, bo tu jest przykład może najlepszy z tych znanych, że ja tam daję tylko świadków. No mój Boże, nie uwzględnić Hermana Hesse w XX wieku, nie uwzględnić Iwaszkiewicza. No mój Boże, to tak jakbyśmy nic nie mieli w tym kraju właśnie. No Iwaszkiewicz właściwie od 18 roku aż po współczesność wszystko opisał. I opisał czasami w sposób tak fenomenalny, że ja u historyków się z czymś takim nie spotkałem. Może potem właśnie takich tych, jak mówisz, pop historyków typu Davis, za którym możemy nie przepadać, ale on potrafi kapitalne rzeczy czasami przez to, zobaczyć, których my nie widzimy, przez to, że on skacze po epokach, po miejscach. Nie myśli o tej bieżączce, którą my mamy wiecznie i dzięki temu ten mózg wiecznie pracuje i z tej pracy mózgu wynikają te niesamowite rzeczy. No i Iwaszkiewicz na przykład, jeśli porównuje faszyzm i komunizm i porównuje żołnierzy niemieckich z rosyjskimi w czasie II wojny światowej i mówi, że jedni to automaty, a drudzy jeszcze ludzie. No to jest cała kwintesencja tego, co właściwie, rzeczywiście, no z jednej strony zbiorowe szaleństwo, a z drugiej, no można było popić, można było dostać się na Sybir, albo wyskoczyć, przekupić, a z tymi Niemcami różnie bywało, chociaż właśnie, no Miłosz twierdzi, że jednak cała ta uroda polskiej wojny polegała na tym, że Niemcy wszystko kradli. I że wszystko też za łapówkę można było kupić. I znów takiego czegoś u historyka możemy poddać w wątpliwość coś takiego. Ale jak wejdziemy w źródła, to się okazuje, że on po prostu w jednym zdaniu ma rację i to jest wszystko. A czy jest we współczesnej historiografii, czy śledzisz w ogóle współczesną historiografię, czy jest coś, co ciebie szczególnie intryguje? Ale to jest za dużo takich rzeczy. A myślisz z takich nowych pomysłów, które się pojawiają? Raczej nie. Raczej nie. Raczej jestem... Może to wynika ze skróconego czasu. I raczej jestem zajęty tym, co ja bym chciał. I raczej się oddzielam od tego, co inni wnoszą, żeby przypadkiem nie pójść ich śladem. No bo to jest strasznie proste. Coś nam się spodoba, wskoczymy model i pędzimy, tak. A w pewnym momencie pędzimy i dochodzimy do wniosku, mój Boże, przecież to wszystko już było i po co, nie? Więc wolę raczej iść tym swoim tropem, nawet jeśli czasami się mylę, czasami jestem kompletnie niezrozumiały. Na przykład taki artykuł, który miał być, nie wiem, czy to jest artykuł, o kondycji ludzkiej, lament taki się ukazało w Więzi swego czasu i to ma kilka tłumaczeń. I w Hiszpanii zostało przyjęte cudownie, tam mam czytelników listy, że oni płaczą przy tym. Niemcy nie opublikowali w całości, bo im się to wydawało, to mieszanie literatury z historią wydawało im się czymś zupełnie nienaukowym. Opublikowali, ale fragmenty. W
Polsce się to ukazało, ale żeby to ktokolwiek dostrzegł, też nie widzę. A tymczasem zamysł był prosty. Niezrealizowany jest, jak najczęściej wszystko. Ja nie zdążę zrealizować wszystkiego, co chciałem. To jest tylko kolor czarny z trzech kolorów, które chciałem w historii przedstawić. Czarny, czyli ten lament, bo pokazałem człowieka, jaki jest, złego człowieka. Bo zaczynamy zawsze od piekła, bo to w źródłach jest na ten temat pełno. Ale za tym miały iść czerwony i szary. Czerwony, czyli miłosny. Jak miłość ratuje świat. Bo tylko ona tak naprawdę ratuje. To jest coś tak niesamowitego, że im bliżej znów, i tego historyk też czasami nie potrafi powiedzieć, a pisarz to mówi. Nie potrafi dostrzec w ogóle. Nie potrafi dostrzec, dokładnie. A przecież ileż miłości, oczywiście nie chodzi o miłość mężczyzny z kobietą, tylko w takim szerokim rozumieniu, co nie znaczy, że mężczyzny z kobietą też nie. Ale jeśli jakaś babka na dworcu w Kielcach trzyma pod podłogą w stołówce kilkunastu Żydów i całą wojnę oni tam są, ileż trzeba miłości do człowieka jako takiego, nie? Albo ten przykład z Rajsiem Ranickim, którego trzyma taki gburowaty polski chłop, który mówi, ja cię i tak przechowam, bo to jest moja wojna z Hitlerem. No czy może być coś piękniejszego? I tutaj ta miłość do człowieka, która się gdzieś budzi. I potem dopiero, jak zacząłem czytać źródła starożytne, coraz częściej, bo one są bogate w przeciwieństwie do średniowiecznych, to dostrzegłem, że właściwie Tukidydes, Herodot, Gilgamesz, oni wszyscy się tym cały czas zajmują. I tymi samymi problemami. No i wtedy oczywiście powstaje w nas pytanie. Dlatego ich rozumiemy. Słucham? Dlatego ich rozumiemy, tak. Tylko, że czasami nie czytamy, bo nauczyciel, czy też program czasami popełnia błąd, no bo to stare nie należy czytać, nie? A tymczasem jak się czyta, no dla mnie szokiem był Gilgamesz czytany, w szkole nie pamiętam go, ale czytałem go na Wyspie Wolin x tam lat temu, nie pamiętam, 20, no i to było coś tak niesamowitego, że ja nie mogłem się z tego wyzwolić, bo ten człowiek, który ma mniej więcej 5000 lat, on się niczym nie różni ode mnie współczesnego. Ma te same dylematy, te same problemy. Przyjaźń jest dla niego najważniejsza. Bez przyjaźni żyć się nie da. Pamięć chce zachować po sobie i jak zachować tą pamięć? I walczy z bogami. No cóż może być właściwie piękniejszego? Ale to bardzo ciekawe. Ja myślę nawet o takim pokoleniowym kontekście różnicy. Dlatego zadałem to pytanie o tą twoją ciekawość z tego, co nowe. I też mi się wydaje, że im jesteśmy starsi, tym to trochę gaśnie. W tym sensie, że zaczynamy myśleć o tym, o czym ty myślisz, żeby napisać jeszcze to, co mamy do napisania, co jest istotne z punktu widzenia już naszego, nie jakiejś tam dużej wiedzy ogólnej, historiografii i tak dalej. Bo ją się gromadzi. To jest ta różnica, której kompletnie nie rozumie się między naukami humanistycznymi, a społecznymi, bardziej twardymi, tak, fizyką czy coś. Tak. Tam 30-latek, jak nie osiągnie, to jest koniec. Potem się zajmuje, jak Einstein, operą przede wszystkim. Albo walką o pokój, nazwijmy to. No jak się wyprodukuje bombę, to potem trzeba walczyć o pokój. Nobel tak samo miał, nie? Ten kłopot. Natomiast my nasiąkamy. Jak taka gąbka. I w pewnym momencie jednak z tego się robi jakaś synteza w głowie. Powinna. Nie mówię, że u każdego, bo są ludzie, którzy, i są to czasami znakomici historycy, którzy do tej syntezy nie dochodzą. Całe życie pracują nad jednym tematem, pogłębiają i czasami na koniec tworzą fenomenalne jakieś dzieło. Nie wiem, myślę sobie taki Benedykt Ziętara z Henrykiem Brodatym. Książką moim zdaniem genialną zupełnie. No, ale też była synteza średniowiecza. Tak, oczywiście. Spod jego pióra. Ale to on dochodził do tego. Bo potem właściwie w tym Henryku Brodatym też mamy syntezę średniowiecza, tylko inaczej podaną. I to jest ta cała sztuka. A z kolei jak pójdziemy do jego ostatniej wielkiej książki, to tam są znów te wszystkie pytania o integrację, o jedność, wielość. I
nie każdy musi do tego dojść, bo to nie jest tak, no właśnie różnorodność i to, co Miłosz mówi o Wilnie i przedwojennej szkole, że najpiękniejsze było w niej to, w tym gimnazjum, że był ateista, ateusz, tak, był ktoś wierzący, był ksiądz, który coś tam i tak dalej, i że oni publicznie przy uczniach się zmagali. I to o to chodzi, a myśmy przestali. A przecież człowiek w pewnym wieku musi zacząć wybierać. My się zmagamy, ale z pytaniami, które są doraźne i są naznaczone jakąś taką codzienną, najczęściej polityką. No tak, ale w ten sposób też tworzymy tożsamość, bym powiedział. A to jest nasza taka jakby współczesna obsesja, niektórzy mówią. Aczkolwiek jak się znów patrzy znów na Gilgamesza i tak dalej, to Gilgamesz też ma problem z tożsamością, bo on z kolei nie bardzo wie, do którego świata należy, bogów czy ludzi. No my takich problemów nie mamy w większości, ale jest taka, moim zdaniem, znakomita teoria, która zakłada, że tożsamość tworzy się nie poprzez wielkie wykłady czy coś takiego, tylko poprzez zderzenia i decyzje małe, które musimy podjąć. Nie wiem, o rozwodzie, o miejscu zamieszkania, o tym, czy w danej sytuacji gdzieś kogoś nie skrzywdziłem, czy umiem go przeprosić, czy umiem się wycofać potem. Większość nie umie. No i bo także dlatego, że nie ma czasu, jakby to zanika powoli. Chyba w moim pokoleniu jeszcze jednak ta umiejętność jest, ja znam to po kolegach, że gdzieś tam pod koniec roku, te 2 tygodnie spokoju, gdzieś w tej około choinki, dzieci, wnuki to jedno, ale w tej głowie się coś gotuje, co ja zrobiłem w tym roku. Bilans. Co dobrego, co złego. Pewien bilans. I w ramach oczywiście bilansu rodzą się nowe rzeczy naturalnie, bo to jest, większość rzeczy się, tego chyba nasi ministrowie i decydenci kompletnie nie rozumieją, że większość rzeczy rodzi się, no nie wiem, w wannie Archimedes, tak? Erasm z Rotterdamu, który przechodzi przełęcz w Szwajcarii i wpada na pomysł genialnej książki. Pod drzewem Newton. No, dokładnie, nie? I to są te momenty. To nie wynika oczywiście, bo czasami muszę studentom tłumaczyć, że nie starczy siedzieć pod drzewem i iść na przełęcz, tylko trzeba to akumulatory ładować i w pewnym momencie w sprzyjających okolicznościach one wybuchną. I wybuchną, w moim doświadczeniu wybuchną prawie u każdego. Oczywiście na jego miarę przecież, ale wybuchają i to są kapitalne momenty. Kto je przeżył, to wydaje mi się, że już w życiu sobie poradzi. O tożsamości jeszcze będziemy sobie za chwilę mówić. W trakcie tego cyklu promujemy również pisarstwo historyczne i dziś właściwie spotykamy się w kontekście 3 książek, które zostały wydane pomiędzy 2017 a 2021 rokiem. No niestety tak się stało, że 2 wyszły w trakcie pandemii, więc niestety nie zostały tak, jak powinny zostać dostrzeżone, ale powiemy sobie o każdej z nich, bo one będą wywoływać poszczególne tematy, ale nie zaczniemy chronologicznie, myślę tutaj o kwestiach wydawniczych. Zaczniemy od książki, która nosi tytuł Pomeranika. Pomeranika, czyli rzeczy dotyczące Pomorza. Tak to oczywiście, należy rozumieć. Wszystkie te książki są pewnego rodzaju antologiami, zbiorem tekstów, które dotyczą określonych tematów. W tym przypadku Pomeranika. Otwiera to piękny tekst zatytułowany Pomorze, w którym piszesz o sobie, bardzo dużo o sobie, o tym, czym jest dla ciebie Pomorze, czym ono nie jest, nie tylko dla ciebie, ale w ogóle czym ono nie jest. I chciałem zapytać ciebie, bo urodziłeś się w Szczecinie w 1956 roku. Dawno temu. Ale nie tak dawno. Czym Szczecin dla ciebie jest, Janie? Co to za miejsce? Dziwne, bym powiedział, miejsce, z którym nie identyfikuję się jakoś w sposób szczególny, ale ja mam z identyfikacją w ogóle problemy, bo
Ja się raczej identyfikuję z ludźmi i z przyrodą. Czyli powiedzmy, mogę być w Poznaniu, mogę być w Indiach, mogę gdzie indziej. I tam idę do lasu, tu idę do lasu. W Indiach to trudniejsze, bo oczywiście boję się wydumanych tygrysów, których oczywiście w większości nie ma, no ale może przypadkiem jeden się zjawi. Ale jak się czytał Kiplinga w dzieciństwie, no, to nie można tak inaczej. No, albo przyczepi się 40 psów i oczywiście te indyjskie psy wszystkie doskonale wiedzą, że to nie jest tutejszy i idą i próbują mnie ugryźć. I kiedyś jeden z kolegów angielskich mi powiedział, przed pierwszym chyba wyjazdem do Indii, 2010, 9, 7, coś takiego, zaszczep się na wściekliznę, bo sobie z tym nie mógł poradzić, bo pokazywał od razu, że się boi. No a te psy, chociaż takie malutkie w większości, bo one niedożywione, rzucały się na ciebie wtedy, nie? Ja sobie na szczęście z tym jakoś poradziłem. Znalazłem na Pomorzu coś, czego chyba trudno znaleźć w Polsce w ogóle. No mianowicie to środowisko przyrodnicze, zupełnie fenomenalne. Znalazłem też mieszkanie, w którym no, mieszkam właściwie prawie że w lesie. Gdyby mi różni prezydenci kolejni nie psuli tego miejsca, to by było w ogóle cudownie. Jakimiś, myślę, jarmarkami, muzykami, bo... Powiesz, co to za miejsce, czy ukrywamy? Mogę powiedzieć, bo ja już tyle na ten temat napisałem, ale to nie tylko jest problem teatru letniego. To jest problem, że my coś niszczymy. Czyli Jasne Błonia. Okolice Jasnych Błoni. Okolice Jasnych Błoni, tak. Niemcy coś stworzyli, pięknego, zielonego i należy to o to zadbać. Ja chyba więcej wiem o ptakach niż o historii. I ptaki przeżywają straszny stres związany z hałasem. No wszystkie uciekają z tego naszego parku. No bo Zenek śpiewa na przykład. Ja nic nie mam przeciwko Zenkowi. Ale człowiek idący do parku, który stworzyli po to, żeby ludzie odpoczywali, jest barbarzyństwem. Zwłaszcza, że mamy miejsca dużo na amfiteatry. A tam pierwszy złamał to Hitler, bo tam werble grały, potem to komuniści byli, a my to wszystko mówimy, że jesteśmy anty, ale wszystko kontynuujemy. To jest na Pomorzu, to jest na ziemiach odzyskanych tak naprawdę, bo tego w Polsce centralnej nie ma. W Poznaniu jest piękna muszla w parku Wilsona. Dzieje się to wszystko unplugged. Jak się to po polsku? Bez prądu. Bez prądu, bez głośników, poza tym raz w tygodniu o określonej godzinie i to nie przeszkadza nikomu. Nawet wiewiórki wiedzą, kiedy się chować. To zaobserwowałem kapitalnie w Seulu, jak te wiewiórki na określony sygnał wchodzą albo wychodzą, ale one tam są, dlatego że człowiek z nimi nauczył się współżyć, daje im sygnał. I w tym sensie no, Szczecin jest takim miastem, które mi działa na nerwy, ale ja już wiem, że go nie zmienię, więc staram się, jak jest hałas, to staram się wybyć po prostu. A czy twój ojciec zaszczepiał ci miłość do tego miasta, do tego miejsca? Myślę tutaj o Czesławie Piskorskim, no, wybitnej osobowości, krajoznawcy, jednym z pionierów Szczecina. No to był wielki problem tak naprawdę, bo ja z tych czasów, co oczywiście wodził nas na wszystkie wycieczki, no bo jak się ma pięcioro dzieci w domu, to trzeba przynajmniej mamie którejś zabrać, nie? Bo inaczej mama zwariuje. Więc zabierał pierw dwoje starszych, potem trójkę młodszych na te wszystkie wycieczki. Oczywiście my w tym wyrastaliśmy, ale ja podchodziłem do tego raczej tak sceptycznie. Nigdy nie ciągnęła mnie taka wiedza typu przewodnikowego, nazwijmy. I wróciłem do tego dopiero, szczerze mówiąc, dużo, dużo, dużo później. Jakby przez własny zupełnie taki napęd wewnętrzny, kiedy zacząłem w lesie sobie szukać, czy tam na polanach, co mi przyjdzie do głowy. W domu były
Dom był wielkim sporem, bo ojciec był w Szczecinie zadomowiony kompletnie, by się wydawało, choć pod koniec życia, jak mu zaproponowali na AWF-ie w Poznaniu profesurę, to wahał się, ale krótko, na szczęście ja sam go odwodziłem od tego, bo uznałem, że to nie jest bez sensu, on tu jest wrośnięty przecież. Bo był poznaniakiem, tak, prawda? Oczywiście, że tak, tak. I tam coś go ciągnęło do tego Poznania, ale na szczęście nie poszedł. Natomiast moja mama, która też właściwie miała takiego bakcyla, bo tu się rzadko mówi, bo to te kobiety, no to wiadomo, pięcioro dzieci jak się ma, to potem coraz trudniej. Ale ona też fotografowała, malowała w przewodnikach. Wydawała przewodniki, kilka ich jest. Ja nie wiedziałem zresztą, ja to wszystko wiem dopiero dzięki... Studentom. Studentom, tak, tak, dzięki Ewie Zamorskiej-Przyłuskiej, która robi ten Wolin i która mi pokazuje, że słuchaj, zobacz, tu przewodnik twojej mamy, ja w ogóle tego nie wiedziałem. Niektóre są nie do dostania, bo one są wczesne bardzo. Więc no mama wycofana jednak taka w stosunku do ojca, no bo nie lubiła tego miasta, no nie oszukujmy się. Nie? A skąd była mama? Z Poznania, tak, mówisz. tak. Ale ja się jej nie dziwię, nie? No mój Boże, jak jechała do Poznania, odżywała. Szła tam z siostrami czy z kimś do koleżankami do kawiarni. No w Szczecinie pierwsza kawiarnia to była gdzieś dopiero lata 70. Wcześniej nie było takiego miejsca, były piwiarnie, no a to były mordownie, nie? No tam nawet ona nie wchodziła przecież, bo jak mogła wejść, nie? I ona cały czas mówiła, czego wtedy nie rozumiałem, dziś rozumiem, że wojna się skończy, jak ona się wyprowadzi ze Szczecina, no ale no nie mogli się porozumieć i na tym się gdzieś zderzali, ale zderzali ładnie się, to znaczy mieli różne poglądy w wielu sprawach. Mama była osobą bardzo otwartą, w takim dzisiejszym rozumieniu tego słowa. Ojciec raczej z taką przeszłością, no jak wszyscy studenci, prawie większość studentów, bardziej endecką. Zresztą w Gazecie Endeckiej miał praktykę studencką, to się mówi chyba zaraz po studiach, więc poznał tych różnych tam ludzi. I on nigdy się tego jakoś nie wstydził, w tym sensie on nie uważał tego za coś złego. I na tym tle się spierali też ojciec z mamą. I bardzo często z dziećmi też, bo ojciec był fundamentalistą, ale fundamentalistą takim w szerokim podejściu, bym powiedział, że nawet czasami ładnie, no, że uważał, że jak kobieta powinna po ślubie dopiero, tak mężczyzna też, no to jest coś dzisiaj, czy przynajmniej w jego czasach było to już nienormalne do końca. A dzisiaj to już w ogóle nikt nie zrozumie. No i ojciec świata nie rozumiał, trzeba tak powiedzieć, ale matka mu pozwalała rozumieć, nie? Bo pozwalała mu uciekać do gabinetu, zamykać się i pisać przewodniki. A powiedz, czy wybór historii Pomorza był dla ciebie wybór naturalny na początku drogi historycznej? To chyba nie tak. Ja trafiłem do Zakładu Historii Pomorza. Więc no tutaj gdzieś miałem wybór. Oczywiście znów chciałem co innego robić, tylko wybili mi to z głowy. Chciałem robić procesy transformacji średniowiecznej, ale bardzo na to naciskał w tym kierunku profesor Ślaski, żeby to robić. Ale i profesor Labuda, i Ziętara, i Trawkowski, czyli ludzie, z których mówili, że ja tego nigdy nie napiszę, że to jest praca, jak będę miał 70 lat, to mogę se napisać, nie? No i oczywiście mieli rację. No więc wtedy w jakiś sposób, no, dali mi miasta księstwa szczecińskiego. No to poszedłem do archiwum i zacząłem pisać i na tym się kończyło. Ja bym powiedział, że
Druga sprawa to jest te szybkie tytuły trzeba było zrobić. Zawsze profesor Labuda mówił, mając rację, ja bym nie zrobił później tytułów, bo to się zaczyna nudne robić, zresztą ty to wiesz po sobie. Póki my żyjemy, mówił, niech pan robi póki ja żyję, bo ja pana popchnę, przepchnę i tak dalej. No później bym natknął się na mur, bo by ktoś powiedział, no tu literatura, tam coś, a Geisztora, czy Ziętary, czy Labudy nie interesowało to kompletnie. Jak prowadziłem polemiki, to potrafił, oczywiście nie prosto w twarz, ale brał mnie potem pod rękę i mówił, no widzi pan, ma pan tutaj czysty szowinizm, nie? Bo ktoś mnie atakował na przykład o to, czy ja takie rzeczy mogę pisać, czy nie, bo powinienem pierw się zapytać, nie wiem, dyrekcji, kogoś jeszcze, zapomniał, że ja startowałem właściwie już w latach 80. Wtedy się już człowiek niczego nie pytał. To ja decydowałem, czy idę w pochodzie. I widziałem takich, którzy nie podjęli tego kroku od razu, to znaczy nie pokazali, że nie idą. I wiedziano, że ich naciskać. Oni byli tak naciskani, że aż strach. A jak człowiek od razu pokazał, że ma w nosie, to w pewnym momencie się wszystko wyłączało, bo przecież zajmować to się musieli, nie wiem, Modzelewskim, Wałęsą, a nie tam jakimś Piskorskim, że nie idzie na pochód, powiedzmy, nie? A w latach 50. był to oczywiście ogromny problem. Ale myślę, że to... A pomoże mnie doprowadziło w pewnym sensie no, habilitacja, no, nie? No, która jest już właściwie świata. Tak, dokładnie tak. Która ma ten wstęp niepodobający mi się dzisiaj, bo jest... Za mało rzeczy rozumiałem może jeszcze wtedy. To były te początek lat 90., koniec 80., zachwyt historiografią Zachodu. Ja wtedy przede wszystkim, no, zgodnie z tradycją poznańską niemieckiej... No ty w Getynze pisałeś Tak. No więc czytałem. Dopiero w pewnym momencie sobie zdałem sprawę, czego nikt mi nie powiedział. Może z wyjątkiem profesora Labudy, żebym tej części nie publikował. Ale i profesor Samsonowicz, i profesor Trawkowski uważali, że to jest najlepsze, co jest w tej pracy. A tymczasem Labuda jakby poprzez tą głęboką znajomość historiografii niemieckiej mówi, niech pan na nią popatrzy, bo ona jest w założeniu, oni też żyli w określonej epoce. I on mówił, niech pan czyta nasze lata 50. i historyków niemieckich lata 30. i pan zrozumie, o co chodzi. No dzisiaj to rozumiem. Wtedy chyba do końca jeszcze tego nie rozumiałem. No ale właściwie to i Samsonowicz, i Labuda mieli rację, bo z jednej strony poszedłeś bardzo porównawczo, jeśli chodzi o ten taki wymiar globalny zjawiska kolonizacji, ale z drugiej strony zająłeś się też w pewnym momencie historiografiami, porównywaniem tego, co pisaliśmy my, polscy historycy, i co pisali niemieccy historycy. No mi tylko o ten szczegół chodziło, że Labuda jest jednak starszy od Samsonowicza i Trawkowskiego. I oni pewnych rzeczy nie dostrzegali. Brali tych historyków niemieckich troszkę tak jak ja, strasznie poważnie. A w pewnym momencie ja czytam i mówię, bój Boże, to jest przecież modernistyczne. Przecież jeśli oni tam mówili, że wódz germański stał na czele, to chodzi o Hitlera chodzi przecież. Nie? I Labuda to wiedział. A oni tego nie wiedzieli. Z całą pewnością nie wiedzieli. Nie wiedział, mimo to, że i Samsonowicz, i Trawkowski byli zupełnie genialnymi historykami. Jeden pisał dużo, drugi mało, ale naprawdę świetni. A tego nie dostrzegli. Myślę, że to jest ta perspektywa, dlaczego Labuda dostrzegł, że po pierwsze był Kaszubem. Więc jak się dostał na studia do Poznania, to on czuł szowinizm. Którego kto, mój ojciec nie czuł, powiedzmy, bo... Był tak, u siebie. Dokładnie, nie? Żydów, w Poznaniu nikt nie bił Żydów. Zresztą w ogóle, no Bauman pisze, że w Wielkopolsce ich nikt nie bił, nawet jak byli, nie? Bardziej się bano Niemców niż Żydów przecież. No i... A Labuda od razu to dostrzegał. Ten nacisk, nie, na Kaszubów, żeby ich spolonizować. Ja myślę, że on inaczej czytał po prostu. I warto by kiedyś tych ludzi jeszcze porównać. Nie? No staram się włączać gdzieś tam te elementy tej wiedzy, bo czasami
To szokuje rzeczywiście, gdy w Marburgu się dowiedziałem, że przepraszam, profesor Ziętara nie wszedł do Instytutu Herdera. No parszywy instytut, rzeczywiście, wydawał taki Zeitschrift für Ostforschung, się wtedy to nazywało. Pismo, no takie zimnowojenne dosyć, ale tam były niezłe rzeczy zupełnie. Ale Ziętara odmówił. I dla mnie to był szok. Oczywiście on odmówił pewnie w latach 70., a ja się dziwiłem w latach 90., żeby było jasno. Nie? I to jest coś, co historyk musi wnosić do... Zawsze będzie potrzebny, ponieważ my myślimy w sposób linearny, historycy, i jakby widzimy, że z czasem jedno człowiek się zmienia, że czasy się też zmieniają. I bez tego nic nie zrozumiemy. Sporo o historykach piszesz w tej książce. To jest książka wydana w 2017 roku, pierwsza z tych trzech. Polska, Niemcy, Blaski, Cienie tysiącletniego sąsiedztwa. Myślę o Kazimierzu Tymienieckim, o Teodorze Tycu, o Herbercie Ludacie. Więc to też jest bardzo istotny składnik twojego pisarstwa, taki namysł nad tym, co pisali inni, ale ta książka jest też takim elementem no, twojego ciągłego właściwie namysłu nad tym, jakie stosunki pomiędzy Polską a Niemcami, co historia w tych stosunkach może zrobić, czy ona jest przeszkodą. Napisałeś też taką książeczkę niewielką w kontekście dyskusji o centrum wypędzeń, czy historia może być przeszkodą właśnie w stosunkach polsko-niemieckich. I chciałem zapytać ciebie, o twoich Niemców. No bo mówiłeś przed momentem o ojcu i o tym, że on był wychowywany w środowisku endeckim, czy wychowywał się w środowisku endeckim. Czy jakiekolwiek takie elementy, które, no nie wiem, przeszkadzałyby ci się w kontaktach z kolegami niemieckimi się, czy odczuwałeś coś takiego, czy pojawiało się to? No pierwszy pobyt w Niemczech, mówię teraz o zachodnich Niemczech, to był szok w jakiś sposób, bo zamieszkałem u przemiłych ludzi z Prus, ale jak ten człowiek ze mną mówił, że Hitler wcale nie był głupcem, tylko to zupełnie dobry polityk, tylko się zapędził, no to oczywiście ja zaczynałem być mokry. Moi koledzy mówili zupełnie co innego na tym, więc jakby zacząłem odkrywać różnice w wieku. Potem następne, jak przybył kolegi, z którym wyprowadziłem się od tego Prusaka, bo go nie wytrzymałem po prostu, mimo to, że tam było tanio. Ale no, raz można drugi posłuchać, bo to jest ciekawe. Natomiast już piąty to już chyba nie. I wyprowadziłem się i zamieszkałem wspólnie z dwoma takimi młodymi Niemcami. I no to był znów z jednej strony wspaniali młodzi ludzie, z którymi bez problemu się porozumiałem na każdy temat. No ale jak przybywali ich rodzice czasami na wycieczkę czy coś, no to odkrywałem jakby drugą stronę. Oni siadali ze mną przy wódce, bo wtedy wódkę pito wszędzie. Żeby było jasność, to nie tylko w Polsce. Jak się czyta opowiadania szwedzkie, tam też wszyscy są pijani, włącznie z kapitanami żeglugi wielkiej. Widocznie ta wódka, u Iwaszkiewicza zresztą też, wsiadają, łowią rybki i piją, nie? Potem się pewnie topili, ja nie wiem, ale o topieniu nie pisze się opowiadań. Szok, bo oni zaczynali mi opowiadać o wojnie i zupełnie z innej strony. Radośnie, nie? Jak tam gonili, tu tych, tu tamtych. A wtem nie było ani Polski, ani niczego. To oni oczywiście bili się tylko z Rosjanami. Przygoda. Tak, młodzieńcza przygoda, tak. I to był taki kolejny szok. Ale w Niemczech mam w sumie znakomitych przyjaciół, nie? Z takich, z którymi mogę, na pewno w Polsce też, bo ja nie dzielę świata według narodowości, nie? To jest, ale to wyniosłem z domu, bo mój ojciec też nie dzielił tak naprawdę. Jako dziecko przeżyłem szok w latach, no może nie dziecko, młodzian, kiedy w latach 70. Ojciec
wpisał wspólnie z Horstem Wittem, to jest dyrektor archiwum miejskiego w Rostocku, jakiś przewodnik po wybrzeżu czy coś takiego. No wiedziałem, że Horst Witt jest żołnierzem niemieckim. Przybywał do mnie do domu, siadał w ojca fotelach i mnie to strasznie dziwiło. Ja się ojca pytałem, jak to on tam... Ale dla niego to nie było żadnego problemu. On mówił to, co my dzisiaj wiemy. A przypomnij, że ojciec był po obozach koncentracyjnych. Tak, tak, oczywiście. Ale Horst Witt poszedł do wojska, bo mu kazano przecież, tak jak wszystkim. I wiemy doskonale, że gdyby dzisiaj wybuchła wojna, to mnie już może nie, ale tu panów wszystkich wzięto by i nikt by się nie pytał. Nie? I teraz by było może tak, jak z dziadkiem z Wehrmachtu. Nie? Polacy wzięli do wojska, Niemcy wzięli do wojska i tak dalej, i tak dalej. Która armia się zmieniała? Do tej brano. I oczywiście, że ten żołnierz miał pewną tożsamość, dlatego uciekał czasami z tej armii, do drugiej armii. No, przecież cały polski, nie drugi korpus, tylko cała armia na zachodzie, to są właściwie Ślązacy, którzy byli w Wehrmachcie. No prawie bezwyjątkowo. No bo to są jeńcy przecież, nie? Drugi korpus to jest co innego, bo drugi korpus szedł przed Rosję, nie? Ale to jest ta elita taka niewielka tam. I dla mnie to był szok, a dla ojca nie. I mieliśmy sąsiada, który był Ślązakiem i też był w niemieckiej armii. Myśmy nie mieli telewizora, ojciec był do końca praktycznie przeciwnikiem. No, kupił sobie go tam gdzieś na koniec, nie? No, chodziłem do tego wuja Janka, jak mówiliśmy, tam czasami na jakąś telewizję, na coś. No normalny człowiek, wszystko, a tymczasem no, też żołnierz Wehrmachtu. Dla ojca nie stanowiło to najmniejszego problemu po prostu. Gdzieś, no... Była wojna, trudno się mówi i koniec, nie? I w tym sensie ta współpraca z Wittem i potem jako student jeździłem do NRD, do niego na praktyki studenckie. No i też rozmawiałem z nim o wszystkim. On był wprawdzie w partii, bo dyrektor archiwum w NRD nie mógł nie być w partii, ale on ze mną mówił w sposób tak otwarty, że to było zupełnie coś niesamowitego. Ja powoli wsiąkałem w te stosunki, a najbardziej wsiąkłem oczywiście w Getyndze i potem w Osnabriku, gdzie byłem profesorem, no gdzie przez pewien czas zamieszkałem u kolegi, który mnie, zanim dostałem mieszkanie, przyjął w swoim domu, wydawca niemiecki, no i my po prostu codziennie do godziny trzeciej w nocy wypijaliśmy dużą ilość piwa i wina, rzadziej mocniejszych trunków i dyskutowaliśmy dosłownie o wszystkim. I to była prawdziwa szkoła obywatelskiego myślenia. Ta książka w dużej części jest o nacjonalizmie, prawda? Który no, przenika różne sfery życia. Gdy patrzysz na współczesną historiografię, to czy widzisz, czegoś się nauczyliśmy, jeśli chodzi właśnie o te lekcje nacjonalizmów, które tak silnie wchodzą w naszą pracę? Czy jest teraz trochę lepiej? Boję się, że nie. Boję się, że nie. Myślę, że jest tak, jak było zawsze. I dzisiaj jest to może bardziej świadomie, że obok historyków, czy też ludzi nacjonalistycznych, szowinistycznych, są patrioci, obok patriotów są obojętni i to jest tylko kwestia zmieniających się proporcji. Czasami jest tych więcej, w latach 90. było więcej takich, powiedzmy, no nazwijmy dzisiaj otwartych, tolerancyjnych, choć to jest słowo bardzo ryzykowne, bo czasami tolerować to znaczy, że my siebie stawiamy w centrum jednak, nie? A to nie na tym tolerancja polega. No dzisiaj na pewno mamy już od wielu lat ten prąd nacjonalistyczny bardzo silny. Szowinizm jest też obecny w polskiej historiografii i to zarówno uniwersyteckiej, jak i innej. Ale to chyba jest nieuniknione i znów jeśli weźmiemy Tukidydesa,
i jego historię wojny domowej, którą on widział i opisał w Grecji w IV wieku, V-IV wieku, to on pisze, że to czas wojen domowych, czas sporów politycznych, które zachodzą tak daleko po iluś latach, że matki mordują własne dzieci, bo dzieci są związane z inną partią. No dzisiaj tak źle nie jest, jednak gdzieś, po pierwsze, dzieci mogą wyjść gdzie indziej. Norwanda pokazała, że to wszystko jest możliwe. No tak, ale to jest chyba troszkę inny przykład, nie? Ja myślę o odmordowaniu dzieci przez matki, aby uniknąć śmierci własnej. Tak. Tutaj jednak jest inny, bo mi chodzi tu... Tukidides mówi, że rodzice zabijają dzieci, rzadko dzieci rodziców, to jest ciekawe, w ramach zacietrzewienia politycznego, które trwa 30 lat. I my sobie z tego nie zdajemy sprawy. Wojna, no ładnie Żeromski pisze w Popiołach bodajże, wojna się wżywa w nas. Jak ona wejdzie w nas, to jest wypędzić ją jest strasznie trudno. Przykład Palestyny, gdzie rośnie trzecie pokolenie chłopców, dziewcząt też oczywiście, wojennych. Nie znają normalnego domu. Wyjść z tego jest tak trudno, że aż strach. Dlatego zawsze czytałem bardzo Edwarda Saida. No bo on zawsze szukał jakichś wyjść i alternatyw, nie znalazł. Mhm. Ale jest to coś ciekawego, Faniego to samo. Poetę teraz myślę, świadka, poetę palestyńskiego, który potrafił z jednej strony pokazać ten szowinizm żydowski, a z drugiej strony szowinizm palestyński, arabski. Niesamowite to. I to trzeba pióra i głowy przede wszystkim, żeby potrafić wyjść z tego. I to jest podziw mnie bierze zawsze. Ale ja bym powiedział, że to zawsze było tak i będzie. Nie wierzę, żeby było inaczej, bo to jest kwestia czasów, kondycji ludzkiej. I my żyjemy troszkę w takich czasach, to jest, często się porównuje do lat 30. Historycy uniwersyteccy byli mniej czytani, ale historia przeżywała fenomenalne chwile. Ale z drugiej strony mamy, chyba tu w którejś z tych książek jest wypowiedź znakomitego historyka włoskiego, Fantiniego, który mówi, czym jest wolność? Miłością do duce. No więc szlak człowieka trafi jak takie coś, nie? Ale w tym samym czasie mieli ci Włosi Croce'ego przecież, nie? Więc ja myślę, że to tak będzie. I złe jest tylko jedno, że czasami państwo stawia na tych, powiedzmy, bardziej szowinistycznych i to moim zdaniem jest wielki błąd. Nie? Ale to jest tak wielki temat, że chciałbym go chyba dzisiaj opuścić. No to na pewno wielu tematów nie omówimy, które sobie założyliśmy. Właściwie każda ta książka wymagałaby osobnego programu, osobnego namysłu. Ale żeby przejdę do trzeciej książki, którą opublikowałeś w 2021. Chcę powiedzieć, że wszystkie książki są wydane przez Bellone. To też rzecz, myślę, istotna z punktu widzenia ciebie jako autora. Gorzka sól historii, migracje i transformacje. No, temat, który już ma charakter jak najbardziej globalny. I w moim przekonaniu kwestia migracyjna, kwestia związana z wypędzeniami, z przesiedleniami, z emigracjami, no jest podstawowym problemem chyba współczesnym. Z transformacjami też. Transformacjami też, zdecydowanie, bo cały czas żyjemy w takim rozedrganym świecie, w którym stabilności nie ma. Ten tom otwiera wspomniany już wcześniej, właściwie trudno powiedzieć, esej, artykuł. Nie wiem. Też nie potrafię go sklasyfikować. Tekst, który się nazywa Jezus przed sądami Sanhedrynu i Piłata. Proces jerozolimski na tle odwiecznego konfliktu między światem jednolitym a różnorodnym. No właśnie mamy dokładnie to, o czym mówiłem, że ten konflikt był od początku świata.
Pewnie przy ogniskach i pod baobabem tak samo się spierali, nie? Tutaj jest nie tylko ta jednolitość i różnorodność, ale tutaj podejmujesz w tym tekście na kanwie właśnie jezusowego procesu kwestie związane z wielością, z granicami, z prawem, z tradycjami, z różnorodnością jako konceptem, który no, wydawało nam się istnieje od wieków, ale przecież no, nie jest wcale konceptem, który jest charakterystyczny dla lat wcześniejszych aż tak bardzo. Jak albo inaczej pojęta różnorodność. To były getta, jak tak, we Lwowie, nie? Dokładnie. 7 get. Nikt by dzisiaj tak nie chciał żyć. Tak. A gdy są getta, to oczywiście granice. Są granice, i wtedy, no to znów literatura, kapitalnie, Strykowski myślę przede wszystkim, pokazywał te granice. Jak jest getto polskie i getto żydowskie, to granica będzie ognista. No i to tutaj w tym kapitalnie wychodzi. Ale co mnie jeszcze uderzyło w tym tekście, to, bo mówimy dużo o tobie, to zeszliśmy z problemu właściwie na taką twoją refleksję o rzeczywistości. Pan profesor prowadzi. Ja to prowadzę. Ja. Trochę to tak zamyśliłem, ale chcę zapytać o to, co wychodzi mi z tego tekstu odnośnie do ciebie. Wychodzi mi Jan Piskorski, który jest mądrym konserwatystą. Czy się nie mylę? Jak ja miałbym siebie określić, to ja bym nazwał siebie lewicowym konserwatystą. Jest taka grupa w Stanach, w Anglii, w Niemczech tak samo. Czyli ludzie, którzy konserwatyzm traktują w sposób bardzo otwarty, a jednocześnie przywiązują ogromną wagę do wartości. Wartości są na ogół tradycyjne, nie oszukujmy się, bo to parę tysięcy lat naszych dziejów, no to jakieś przyzwoitości, nie? Idąc tu śladem Bartoszewskiego na przykład. W takim sensie tak, chociaż oczywiście wiele moich elementów nie pasuje do tego. Byłem przez chwilę też przecież gdzieś tam na studiach przez 5 minut marksistą. No i teraz tam gdzieś kończę właśnie tym, że cała Europa jest zbudowana na Jezusie i Sokratesie. I bez nich by nic nie było. I dramat polega na tym, że współczesny, to tam jeden z badaczy amerykańskich wielkich to pisze, nie? O Sokratesie właśnie i Jezusie. Jezus miał tę genialną zdolność do, to jest żydowska w ogóle zdolność, ale on miał szczególną zupełnie, krótkiego ujmowania rzeczy. Mamy w tej chwili problem pedofilów w Kościele. Oczywiście w czasach chrystusowych też był ten problem. I pytają Jezusa, co na razie zrobić. Kamień do szyi i utopić. Nie? No i to są te jego, ale czasami one są bardzo metaforyczne. To jest strasznie proste. Ale na nasze czasy zbyt rewolucyjne, bo my tak byśmy głaskali nawet takiego tam, który tych dzieci prześladował i tak dalej. On miał jasne odpowiedzi. I to, co mnie pociąga, i u Chrystusa, i u Jezusa, i u Sokratesa, to jest jasność odpowiedzi, odwaga. Myśmy zatracili odwagę w pewnym momencie. No nie możemy powiedzieć, no bo nas kulturalnie obtoczono, już ta woda nas obmyła i tak dalej, a przecież cała sztuka życia to polega na otwartym mówieniu. I no, dlatego mówię o tym konserwatyzmie, mądrym konserwatyzmie. On się rzuca w oczy właśnie w odniesieniu do tego, jak stawiasz problem przyjmowania uchodźców w pewnym momencie, pisząc o tym, że no, mamy dwie strony. Jedni są przeciwni, drudzy chcą radykalnie otwierać granice, a ty pokazujesz taki moment, w którym należy szukać pewnego rodzaju balansu, który jest istotny z punktu widzenia społeczeństw i bez niego właściwie to jedno i drugie jest skazane na tę porażkę. No to jest coś, czego bardzo często nie rozumieją ani politycy, ani badacze, a zresztą u nas jest to szczególnie trudne, bo u nas jest wszystko zmieszane.
A tymczasem badacz powinien mówić własnym językiem, polityk własnym, policjant własnym. Nie można o tym policjancie, który wykonuje rozkaz, mówić, że jest mordercą. Natomiast można apelować do jego sumienia. Ale oczywiście trzeba się postawić w miejsce tego policjanta i postawić, co powiedzieć, czy ty, Piskorski, jakbyś był, to byś nie wykonał tego rozkazu, czy jednak byś przedłożył tą pracę. I tu jest oczywiście pytanie, ale są tacy, którzy myślę, że się z tym nie godzili. Poznałem niewielką grupę uchodźców na granicy zachodniej tutaj, która przekonywali mnie, że podwiózł ich samochód wojskowy z granicy wschodniej aż pod Stargard. Co pokazuje, że te dylematy moralne ci ludzie mają. I cały szkopuł polega na tym, żeby nie napadać na człowieka. Tylko no to co właściwie Grocjusz powiedział, ja nie wiem, czemu ojciec Sali, Jacek Sali go gdzieś tam nie lubi i uważa za niepotrzebnego. Grocjusz... Mówisz o Tomaszu Grosie. Jan Tomasz Gross. Nie, Grocjuszu. Grocjuszu, o czym? Hugonie Grocjuszu. Przepraszam, nie dosłyszałem. To jest XVII tak. wiek, początki prawa międzynarodowego. I on powiedział coś takiego, co właściwie obowiązuje nas do dzisiaj. Jeśli władza wyda rozkaz, właściwie żołnierz, policjant musi ten rozkaz wykonać. Ukarać jego nie możemy, władcę możemy. Na przykład obalić. Ale zanim wykonasz ten rozkaz, zastanów się, co na ten temat mówi dekalog. Sprawa jest jasna, nie zabijaj. ITP, ITD, nie kradnij i tak dalej. No więc w tym sensie to są też wartości. Ale to by wymagało zupełnie innego wychowania. Na to się nikt nie zdobędzie, bo świat rozbijemy. Bo świat, Freud chyba mówił, że Arystoteles też, że żeby wspólnotę budować, trzeba wroga zewnętrznego. No i świat grecki był cały zbudowany na tym. To jest przerażające, jak się czyta Arystotelesa. Dzisiejsza polityka również. Dzisiaj też, dokładnie, nie? I uczony jest po to, żeby próbować, jak długo będzie świat istniał, bo nigdy go nie zrobimy cudownym i na tym mędrzec polega, ale ja jeszcze nim nie jestem. Myślę, że Iwaszkiewicz był takim mędrcem w literaturze polskiej w pewnym momencie, chyba już, że to wszystko odleciały, te drobiazgi od niego i zostały właśnie tylko główne problemy. I mędrzec wie, że on świata nie zmieni, ale jednocześnie nie jest to, co bardzo często jest wśród młodych. Panie profesorze, po co pan to pisze? Wszyscy tak piszą, a nie zmieniliśmy. A przecież to jest tak jak obcinanie paznokci. Co tydzień muszę obciąć paznokcie, a one odrastają. I tak samo jest z szowinizmem i tak dalej. No, on będzie odrastał, a ja będę w kółko i następcy, i dokąd świat istnieje, bo inaczej nie będzie. Chyba że się staniemy cyborgami, co trochę nam grozi w obecnej jednak sytuacji. Może troszkę też spojrzymy, jeśli skolonizujemy kosmos gdzieś tam troszeczkę dalej, jak pójdziemy, to być może, że wtedy uzyskamy jakąś taką tożsamość ziemian, której nie mamy, bo na razie jesteśmy porozrzucani i tych związków nie widzimy. My mamy szczególne z tym problemy w Polsce, wydaje mi się. Zapominamy, że byliśmy w Iraku, zapominamy, wojsko teraz myślę, że byliśmy w Afganistanie, że nie jeden żołnierz miał tam takie same problemy jak na tej granicy tutaj, że nie jeden generał wolałby być z talibami, bo to byli partyzanci w polskim mniemaniu. Nie? No więc ten świat jest taki podzielony i nie widzimy związku między tym, że świat rozbijaliśmy za George'a W. Busha i tym, że ci ludzie tu przybywają. Z chwilą, gdy może skolonizujemy jakąś planetę, to wtedy zaczniemy na siebie patrzeć w taki sposób, że są ziemianie.
polecimy sobie, nie wiem, na Marsa, czy gdzie indziej, czy na jakąś... To dopiero wtedy spełni się ta utopia o jedności ludzkiej? Być może, ale zaczną się wojny gwiezdne, no prawdopodobnie, właśnie. bo widać, że szaleńców nigdy nie zabraknie, nie? Putin jest tego takim namacalnym przykładem. Zagrał w pokera, wabank, wszystko straci, choćby nie wiem co. Bo używając już... przy tym historii, co tak, dla nas tak, jest tak, bardzo ciekawe. Tak, oczywiście, że tak, oczywiście. Wprawdzie Chińczycy mówią, że oni by tak nie zagrali, oczywiście, no bo to te tysiące lat pokojowej polityki, no ale starczy porozmawiać z Wietnamczykami i Koreańczykami, co oni na ten temat sądzą. Janie, przebrnęliśmy przez wiele tematów, nie omówiliśmy jeszcze większej liczby, którą sobie zamierzyliśmy. Tutaj musimy postawić kropkę w naszym spotkaniu. Ja tylko nie wiem, czy ty pamiętasz, ale ten esej o Jezusie nie kończysz samym Jezusem i Sokratesem, ale kończysz go szczygłem. Ptakiem, który w jednym z apokryfów siadł na krzyżu Jezusa i wyrywał w Ewangelii Tomasza, cierniowe. Jest też na rysunku Boscha. Wspaniale. Tak. I kończysz to właśnie jak mędrzec, pisząc o tym, żebyśmy pamiętali o tym ptaszku na wieczną dobroci pamiątkę. Nam ku przestrodze, ale też napomnieniu, byśmy zachowali różnorodność świata, albowiem powiadam wam, nigdy nie wiadomo, gdzie znajdziecie przyjaciół. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha. No to jest to nawiązanie do wypowiedzi ewangelicznych oczywiście. Oni tak mówili. Ale to pięknie mi się układa w taką puentę. Czyli jesteś historykiem różnorodności. Jesteś historykiem, dla którego różnorodność jest chyba kluczowym zjawiskiem. Niemniej doceniam jedność. Jedność również, tak. To też jest tutaj pokazane. Zachęcam Państwa do tego, żeby czytać książki Jana Marii Piskorskiego. To są trzy, które oczywiście wyszły w ostatnim czasie, ale ich jest znacznie większa liczba. Janie, serdecznie dziękuję Ci za to spotkanie. No i życzę pisania tych książek, które sobie zamierzyłeś i żebyś miał na to jak najwięcej czasu. W moim wypadku zdrowia bym powiedział, a reszta się spełni. To ja bardzo dziękuję za zaproszenie. No i na tym skończymy dzisiaj, tak? Dziękujemy bardzo. Serdecznie dziękuję.